Zbliża się runda wiosenna Pekobank Bank Polski Ekstraklasa, więc zapraszam na studio Ekstraklasa, które na interi przygotowujemy dla Państwa razem z naszym partnerem Peko Bankiem Polskim. Mówi się, że wszystko co dobre szybko się kończy, ale na szczęście nawet jak się kończy, to za chwilę się zaczyna. I tak też jest Peko Bank Polski Ekstraklasą. Za nami zima, chociaż zima jeszcze trwa, ale już lada moment. Rozpoczynamy rundę wiosenną Peko Bank Polski Ekstraklasy. Za tydzień pierwsza kolejka po tej przerwie świąteczno-noworocznej. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Sebastian Staszewski, witam serdecznie Państwa na Inter witam także naszych gości. A nimi są gość specjalny prosto z Poznania. Przyjechał, żeby dzisiaj z nami Futbolu nie tylko poznańskim porozmawiać, dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa, witam ciebie. Dobry wieczór. No i człowiek, który jest przyspawany do tego stołka, do naszego programu, nasz stały ekspert, piłkarz wieczystej Kraków, zawsze przygotowany i zawsze uśmiechnięty. Radosław Majewski. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ładnie serdecznie. to sobie Dobry. przygotowałem. Dobry. Bardzo ładnie. Naprawdę dobrze się przygotowałeś i jesteś coraz lepszy. To od razu przygotuję ciebie na to, że dzisiaj jesteś paprotką, bo mamy tutaj gościa, którego. To prze... jak najbardziej już Przep... rozmawialiśmy o tym. Przepytamy dokładnie, więc yy, za chwilę o Ekstraklasie klasie ale mała dygresja, panowie, na początku, bo jest biały dym nad Polskim Związkiem Piłki Nożnej, nad jego siedzibą przy ulicy Bitwy Warszawskiej. Fernando Santos, portugalski trener, bądź Santos, jak niektórzy, jak niektórzy to wymawiają, portugalski trener, który pracował i z reprezentacją Grecji, i z reprezentacją Portugalii. Widzimy tutaj razem z prezesem Cezarym Kuleszą. Mogę wam zdradzić, że taki zziajany przybiegłem właśnie z tam tych okolic, bo udało się gdzieś tam na skrzyżowaniu trenera Santosza spotkać, więc jutro na interi po konferencji no dobrze, prasowej ej. pierwszy ekskluzywny wywiad z trenerem, nowym trenerem reprezentacji Polski zapraszam serdecznie, ale wracam do was i pytam ciebie, Tomku, trener Santosz, co y -y. o tym myślisz? <laughs> znaczy, no, na pewno bardzo, bardzo doświadczony trener, który tak jak wspomniałeś, myślałem, że jest drogi. Zapewne, zapewne, również. Natomiast no, nas interesuje ta, ta część sportowa. Trener, który ostatnie lata spędził właśnie w reprezentacji, a wiemy, że pracowanie z narodową reprezentacją jest zupełnie inne niż, niż praca w klubie. Także tu już jest duży plus przy trenerze. O doświadczeniu wspomniałem. Wydaje mi się, że będzie mile widziany, jeśli będzie miał dwóch, trzech rzutkich, młodych. Pełnych energii asystentów, Trafiłeś którzy. Trzech. Widzisz, Cześć. no widzisz to może ty opowiedz tak, <laughs> tak, jak, jest, jak się rozmawiało, po jakiemu z tej strony <laughs> będą pytania, a później w klasie my, my będziemy mówi rozmawiać. po angielsku, mówi oczywiście język portugalski znacznie, znacznie sprawnie, ale mówi po angielsku natomiast tak, żeby, żeby dodać tej energii zespołowi, na pewno będą, będą ważni ci, ci asystenci natomiast no, trener, który ostatnie, ostatnie lata grał systemem 4-3-3 także wiemy, że nasza reprezentacja ostatnio grała na trójkę z tyłu Ciekawy jestem, czy, czy tu zajdą zmiany, jeśli chodzi o ustawienie zespołu, bo to jest bardzo ważne, to kluczowe dla, dla naszej reprezentacji. No ale to doświadczenie na pewno przemawia za nim. No tak, od ciekawy. 2010 roku jest selekcjonerem, panowie. Tak. Najpierw reprezentacji Grecji, później Portugalii, więc no, trzeba powiedzieć, że jeżeli szukał kogoś z dużym plecakiem, tego doświadczenia selekcjonerskiego Cezary Kulesza, to na pewno ten plecak, jeżeli chodzi o rozmiar, to pewnie ledwie się tam do windy wcisnął. Natomiast powiedz mi, ty, jako piłkarz, który Tomek też oczywiście w reprezentacji grał, jak Ręzymy. Twoim zdaniem powinien. A jeszcze inaczej, przepraszam, masz rację, Tomek, grał, ty byłeś przez chwilę. Ładnie to mówisz, I, I jak Twoim zdaniem no powinien zostać obudowany Fernando Santos? Bo mówi się, pisaliśmy o tym na Interi o Łukaszu Piszczku, który dostał konkretną ofertę. Mówi się, również o Tomaszu Kaczmarku, byłym trenerze Lechii Gdańsk, notabene, który również już dzisiaj odbył rozmowę z trenerem Santoszem, nawet gdzieś tam się już zakręcił właśnie na bitwy warszawskie. Jak to twoim zdaniem powinien Cezary Kulesza rozegrać? Ja się zastanawiałem po mistrzostwach, bo zobaczyłem jednak na mistrzostwach, że są my wszyscy, chyba widzieliśmy, że jednak troszeczkę zostaliśmy z tyłu, jeżeli chodzi o ofensywny futbol z polotem. Aczkolwiek byłem za trenerem ich nie liczyłem, żeby został z tego względu, że jednak osiągnął sukces i osiągnął sukces na to, jakby którego nie mieliśmy już od, od, od dłuższego czasu. No i chciałem, znaczy tak sobie myślałem, że jednak zostanie, ale po tych mistrzostwach, jak zobaczyłem, jak grają reprezentacje, i reprezentacje, które są naprawdę takie, które nie, nie do końca się spodziewać, że mogłyby tak grać. No to widzieliśmy, jaki to jest ofensywny futbol, wysoko grający. Każdy, ale o że, kim nie, mówisz, no, no, nie było... chyba nie o Maroku. No, Maroku... Nie, mówię na przykład. Najpierw... Między innymi. Ale mówię Maroku o kanadzie... Najpierw myślało o defensywie, później dopiero robili takie Nie, Sebku, nie do końca. No, może inne mistrzostwa oglądaliśmy, ale jednak po mistrzostwach byś powiedział, z że. Z Kataru widać inaczej. No tak, no, bo byłeś na trybunach, może byłeś na równi z trybunami. Ale jeżeli chodzi o, o to, jak wyglądały mistrzostwa. Dobra, i... ale nie o mistrzostwach akurat. Tym... No ale to też jest ważne, żeby to wiesz, no, wspomnieć. No jednakże nie był, wy... wynik i tak dalej, ale polot jest jednak za granicą. Trener, tego, Michniewicz. trener Michniewicz był, kropka. jest teraz I trener te... Fernando, Fernando, Santos i... Fernando Santos. Odpowiedz i... mi na moje pytanie. I trener jest z zagranicy, no, gdzie tam, tak naprawdę no, jednak polskiego asystenta potrzebujesz. Jeżeli mówisz o Łukaszu Piszku, to już wcześniej dostał e, taką ofertę. No, jeżeli tak było, akurat mój kolega z kursu, no, który, który według e, trenera, trenera szkoły trenerów, czyli głównego e, prowadzącego, no jednak wspomniał o nim, że ma największe szanse, żeby być trenerem. No, jeżeli dostajesz taką szansę, no, to jednak głupio było albo dziwnie było, żeby, żeby odmówił. To jest to jest fajne, bo to jest nowy początek. Jest nowy trener z, ze świeżą głową, abstrahuję od tego, ile ma lat, ale, ale mówię o tym, jak, jak potrafił drużynę ustawić, no bo jednak pamiętamy, mówiliśmy o Grecji. no Jednak Grecja zrobiła rezultat, co prawda ta piłka nie wyglądała tak, jeżeli chodzi o ofensywne, ale już. Ale to po, nie, ten trener. Jak nie ten trener. nie ten trener. Nie ten trener. A, no to widzisz, no, wspomniałeś, wspomniałeś o Grecji, żeby nie było, ale jeżeli chodzi o Portugalię w ostatnim czasie, no to jednak zawsze o Portugalii powiedzieć to ofensywny intensywny futbol, no to takiego chcemy, chcielibyśmy, nie? Zatrudniałeś osobiście nawet całkiem niedawno zagranicznego trenera, więc wydaje ci się, że to jest dobry pomysł. Zresztą od jakiegoś czasu było jasne, że Cezary Kulesza chce zatrudnić obcokrajowca. Mówiło się o Paulo Bento, innym portugalczyku. Mówiło się również bardzo dużo o Wladimirze Petkowiczu. Gdzieś się pojawiło nazwisko Klinsmana uważasz, że to jest to, czego reprezentacja Polski potrzebuje, czyli właśnie obcokrajowiec dzisiaj? Wyrzucić jest... troszeczkę gdzieś za te wszystkie złe rzeczy z polskiego piekiełka? Czy powiem... Akurat w Lechu to, to trochę inne są kryteria zatrudnienia trenera, prawda? My chcemy podążać naszą strategią, naszą filozofią prowadzenia zespołu. No tutaj przychodzi trener, który, tak jak już na, na wstępie wspomniałem, może trochę inaczej ustawiać zespół. Natomiast no, reprezentacja to jest przede wszystkim bardzo dobre zarządzanie materiałem ludzkim, czyli. Umiejętność dojścia do porozumienia z gwiazdami, z tymi zawodnikami, którzy też może mniej znaczą dla zespołu, no i wyciągnięcie maksimum z, z piłkarzy na tu i teraz, bo to jest parę, parę dni zgrupowania i później jest mecz, czyli bardzo dużo konkretów, czyli do tego jest właśnie potrzebne. I doświadczenie, ta wiedza nabyta w wcześniejszych, we wcześniejszych latach, praca z gwiazdami pewnie również większymi niż w reprezentacji polskiej, także e, także tak, to jest, to jest ten kierunek w tym momencie, który, który da to coś nowego, tą świeżość może, ten po powiew świeżości, który może, z może dźwignąć, z nadal, dźwignąć naszą, z nadal... naszą znowu reprezentację i dać taki pozytywny oddźwięk. Ale wiesz że jeżeli chodzi o reprezentację, no to też potrafił posadzić zawodnika, który był czołową postacią. tak? No To też jest istotne, jeżeli chodzi o dobro do zespołu. Nie strasz Roberta, nie strasz... Nie, no, a to ty powiedziałeś, ja, <grym> ja tylko z... mówię, nie to, że to nie jest tak, że zawsze będziesz tylko trzymał się zawodników, którzy byli do tej pory. To, to prawda, odwagi mu na pewno nie brakuje, aby również wyników nie brakowało. Fernando Santosowi, tak, trzymamy kciuki, ale już zaglądamy do Ekstra Klasy. i tam na szóstym miejscu Lech Poznań. Lech Poznań z jednej strony pytają się kibice, no kiedy będą te transfery, bo tych transferów takich z zewnątrz do klubu po prostu jak kot napłakał, jak to się mówi. Natomiast no, ty dużą pracę wykonałeś, nie chwaląc, ale informacyjnie tylko podkreślając nad przedłużeniami umów. Bo i Milic, ale i Kallström, i Iszak, bo to jest na pewno niezwykle istotne i Kwe z Kiri. Tak. Du dużo, dużo, dużo tej pracy. Opowiedz o tym troszeczkę więcej, bo czy to jest nagle wasza jakaś taka nowa filozofia, że nie wiem, nie bierzecie dwóch, trzech gości na, nagle na wypożyczenie, skupiacie się na tych, których macie. Nie wiem, blokujecie tą taką, ten taki przepływ piłkarzy przez ligę Polską, ten tranzyt na, na, na zachód czy na, na południe? W strategii oczywiście jednym z naszych kluczowych punktów to jest stabilizacja kadry i jeśli mamy piłkarzy, którzy, którzy sprawdzili się sportowo, którzy, którzy zaadoptowali się w zespole, którzy stanowią trzon tego zespołu, są liderami, są ludźmi, którzy sportowo też udowodnili, no bo zostali mistrzami Polski i, no i grali w fazie grupowej teraz Ligi Konferencji i przeszli dalej. Także są to piłkarze, którzy gwarantują pewien poziom sportowy, a do tego Wiemy, że to ryzyko związane z jakimkolwiek innym transferem, nawet jeśli miałoby to być zawodnik być może, być może trochę lepszy, to, to to ryzyko odpada. Ci są zawodnicy, są już są u nas sprawdzeni, są zawodnikami, którzy się dobrze tutaj czują, którzy stanowią siłę jednego zespołu. To o czym trener Van de Braun ciągle wspomina, że, że ten team spirit naszego zespołu to jest ta dodatkowa siła. Lecha Poznań, no i, i w tym kierunku żeśmy poszli. Tak, to było trudne zadanie, bo, bo wiadomo, przekonać zawodników kluczowych, liderów tego zespołu A z kim którzy, którzy mają oczywiście różne opcje, ewentualnie przy kończących się kontraktach. Z każdym była no troszkę nie, nie, inna tam, rozmowa, tam... Z, każdym trochę, z każdym jest trochę inna rozmowa. Oczywiście, że i, i z, z Karlströmem było, było niełatwo, no z Iszakiem decydowały przede wszystkim te względy, już wspominaliśmy wcześniej o tym, że, że, że decydowały względy nie tylko, nie tylko finansowe, ale przede wszystkim właśnie te, te sportowe, że, że Mikel się czuje tutaj jak w domu, jest kapitanem, jest odpowiedzialny za, za ten zespół, jest prawdziwym liderem szatni i w szatni i na boisku, jest, jest człowiekiem, który który, którego rodzina się tutaj dobrze czuje, jest, jest piłkarzem, którego, któremu bądź co bądź my na samym początku pomogliśmy. Kiedy, kiedy miał trudny czas w Norymberdze, to myśmy na niego postawili, mimo jakiegoś tam ryzyka, e, powiodło się to i, i Mikal też jest za to, za to wdzięczny. Jego rodzina się tutaj czuje doskonale i, i, i mimo, że miał gdzieś propozycje, oferty z innych klubów, e, no dużo bardziej intratne finansowo. A możesz teraz Arabii. nam powiedzieć, y, y, o ile... Zmniejszyliście najwyższą ofertę, jaką miał, żeby. Nie, Tą czekaj, że żeby, że, że dobrze nie, dobrze Bo chciałem normalnie być powiedział, że przebiliście. Chodzi mi o to jak. Przebiliśmy, Chodzi mi o to o ile, o, niżej... o ile mniej zapłaciliście, niż mógł e... zarobić. Bo Parokrotnie mniej. Więcej niż dwa razy? Tak. Więcej niż trzy razy. <laughs> Nie, Daj więcej niż 4 i zostawimy trójkę. No nie, więcej niż trzy razy. Daj więcej 2, 4. Około eee, no, trzykrotnej tak, przebitki. Tak, to duży tak. gest z jego strony. Powiedz mi, proszę, krótkie pytanie, krótko odpowiedź. Ile wydaliście zimą na piłkarzy z zewnątrz? Teraz, tej zimy. Tak. Mówisz o naszych przedłużeniach kontra… Nie, nie, nie. O, o transferach z zewnątrz. Ale wspomniałeś to w pytaniu. No właśnie, w pytaniu <laughs> powiedziałeś, że, 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 że no, są to. Żeby też, żeby też kibice i, i słuchacze być... dobrze zrozumieli, Ale ja chcę że... podprowadzić że... jedno pod drugie. Okay, Krótkie także... pytanie, krótka odpowiedź. No tak jest. W tym momencie nie wydaliśmy. Wydaliśmy oczywiście tak. na, na wynagrodzenie, na, na agenta, a ile na, na wynagrodzenie Dominika Tak, A ile realnie wydaliście na przedłużenia? Bo to jest bardzo ciekawy w ogóle temat, czasami przez polskich kibiców w ogóle jakby zepchnięty na, na ubocze, a to też często są same kwoty za podpis, równe nieraz transferom, jakie polskie kluby robią. No tak, no tak już wspominałem o tej minimalizacji ryzyka i o tym, że, że ci zawodnicy, którzy się sprawdzili, warto ich, warto ich zachować, warto ich trzymać. Ci ludzie, którzy ciągną ten zespół i, i trzymają szatnię, no, Radek może najlepiej powiedzieć, bo razem spędziliśmy całe życie praktycznie w szatni, jakie to jest ważne, prawda? Jakie w przy długim sezonie, tak. Ale to, co, to no co ale ile to? To, co, co powiedział Seba, to jest, jest dobre pytanie, bo właśnie Kibic, jeżeli chodzi akurat w Lechu, w Poznaniu jest, no. No trochę trudny kibic, jeżeli chodzi o takie transfery. Wymagające, tak. no w cudzysłowie, no to jednak bierzemy pod uwagę, no właśnie, transfery, przedłużanie kontraktów, utrzymanie zawodników. Tylko, że jak się przyzwyczajasz już, no to chciałbyś kogoś innego, następnego, aczkolwiek no, jak drużynie trybi i cały czas to działa, no to, to wydaje działa. się, że to powinno się. drogie to jest? Oczywiście, Droga to jest zabawa. No tak, no oczywiście Kibis może, może pomyśleć, no przedłużony został z, e, kontrakt zawodnika, więc, więc dokładnie, więc e, no, po prostu za tą samą pensję przedłużył. Oczywiście, że, że trzeba czymś skusić tego piłkarza. Czyli tak to, co te pieniądze, które były przeznaczone na ewentualny transfer z zewnątrz, no to, e, no to wiadomo, to się rozmawia, negocjuje, ale gdzieś ta na pewno część mniejsza czy większa jest przeznaczona na, e, na, na pieniądze za podpis dla piłkarza. Są pieniądze, oczywiście dla agenta, który też który też musi chcieć współpracować, no ale oczywiście jest najważniejszy zawodnik. Jeśli on się dobrze czuje i chce tutaj być, no to te rozmowy są, są łatwiejsze. Natomiast to są duże pieniądze. Oczywiście, jeśli my jesteśmy zadowoleni i chcemy przedłużyć, no to nie zdarza się tak, żeby ten kontrakt był niższy, niż miał do tej pory. Prawda? No zapytam też Ciebie być, wprost, czy być, w czy być... samych premiach i prowizjach na tych Ojej. czterech zawodników zapłaciliście znaczy, zimą za... więcej? Mówię o czterech. Tak, no, było, no, do tej, no było więcej. No, zaczęliśmy, zaczęliśmy od Bednarka, później był Skóraś, później no, był Martwiński, te, później te, był teraz. W, w, w ostatnim czasie, Miliz tak. No, no, można, też, są, można, tak. Też, można też Alana, jasne, alana jasne, Czerwińskiego pociągnąć, po, tak. prawda? Także… Przekroczyliście milion euro? Eee, no oczywiście, pewnie, że tak. No. Do dwóch się zbliżyliście? No, <laughs> słuchaj, <laughs> taka moja rola. Ale no, aż tak. Taka, ale nie pytam, ja nie 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 ja ja czy Nie pytam, czy minął 700. Dzisiejszy audyt jest, jaka ja można wiem, wejść py... na stronę, można Nie ja widziałem dużo tych cyferek. – No dużo żeśmy, bardzo dużo pieniędzy. Żeśmy Chyba rekordowy w ogóle budżet to jest przeznaczony na kadrę. jest to najdroższa kadra w historii Lecha. I przez. na transfery mówisz? Nie, nie, mówię na pensje same. Tak. 37. Tak, no więc mówiłem Ci, że tak. Coś jest tam, tam przeczytałem. Tak, tak. nie, 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 nie będą mogli powiedzieć, że jednak Lech. oszczędza. Lub, no właśnie, al, oszczędza, albo że nie przedłuża kontraktów i oddaje zawodników w trakcie sezonu. Tak. No, no, tego tak. jednak w tym momencie. A, po bo zawsze to... był ten problem, że zawodnicy odchodzili i kibice łatwiej było to powiedzieć, no odchodzą. Zawodnicy o nim trzeba budować kadra. tutaj jest utrzymanie. więc. No, dzisiaj to dzisiaj tony... Tomek, wiem, przyjechał do Warszawy razem ze swoim kolegą, żeby wiesz, no nie mnożyć kosztów dla Lecha, no bo wszystko <laughs> utrzymane. na pensję. Zbliżyliście się do 2 milionów euro? No, <laughs> e, słuchaj, oczywiście przekroczyliśmy to przekroczyli się 2 miliony. To, to widzisz, i warto było. Ale łatwo, no dobrze. Ciekawie byłeś doczekał tak, i warto było. Dopytać. Oczywiście, że, oczywiście, jeszcze że tak. Raz... Jeszcze, raz, jeszcze raz dokończę, żeby to dobrze wybrzmiało. Jest to najdroższa kadra w historii Lecha. Oczywiście ona była budowana przez ostatnie 4 lata. Są to wszyscy zawodnicy, którzy przyszli za, za mojej kadencji. Jedyny był Amaral, który był wcześniej, ale on został też, podczas gdy jestem dyrektorem sportowym, został przedłużony w Lechu Poznań. Także no. No, to nie jest tu i teraz to, o czym mówimy, oczywiście przy przedłużeniach, natomiast no, ta kadra była, była systematycznie budowana. To europejskie puchary, to sprzedaż wychowanków naszych, to miejsce, oczywiście Mistrzostwo Polski, to są te główne, główne źródła dochodu, które pozwoliły nam budować taką kadrę, jaką mamy. Kupicie kogoś zimą? Z nie. zewnątrz? Nie. Mamy, mamy kompletną kadrę. Oczywiście w trakcie sezonu może się, może się wiele wydarzyć, więc nie chcę za dużo mówić, żeby nie zapeszać. Natomiast no, na, na każdą pozycję mamy po dwóch jakościowych, mocnych piłkarzy. I Oczywiście można się spierać, że ktoś jest z lepszej, w gorszej dyspozycji. E, liczymy w tym momencie na wszystkich. Odpukać. E, to były dobre przygotowania. Tak jak widać po tych ostatnich meczach kontrolnych z, z Eintrachtem i, i Hanzą, to. To nie tylko ten w cudzysłowie pierwszy zespół, który akurat e, e, trener wystawił na, na, na mocniejszego przeciwnika, ale. Ale to zaplecze, no zwłaszcza to zaplecze pokazało i w meczu z Eintrachtem i z Hansą, że, że mamy naprawdę jakościowych zmienników, a być może zawodników, którzy w Mielcu wyjdą w pierwszym podstawowym składzie. Także, także cieszymy się na to. Tomku, nie tylko o transferach będziemy dzisiaj rozmawiać, ale wiesz, że dzisiaj wróciłem z urlopu pierwszy dzień, więc naładowa naładowany jak karabin. Mam tych pytań jeszcze kilka. A co z transferami z klubu? Kibice tak. na przykład pytają, czy już można, wiesz, jakieś białe chusteczki dla Artura Rudki na przykład przygotować.

Artur Rudko zostaje z nami. Dzisiaj dzisiaj na 100%. tak, na 100%. Artur Rudko mógł odejść do momentu kiedy, kiedy oczywiście po przyjściu Dominika Holca, kiedy Krzysztof Wąkowski nie będzie wypożyczony. Naszym priorytetem było wypożyczenie Krzyśka A żeby szedł się tego, dalej rozwijać. Tak, dzisiaj oficjalnie żeśmy podpisali umowy ze Stalą Rzeszów i idzie na Krzychu idzie na, na wypożyczenie. No i Artur siłą rzeczy musi zostać. Mamy w tym momencie bramkarzy, którzy, którzy rywalizują miejsce w bramce. Oczywiście mamy również e, drugi zespół zespół Rezerw, który gra w drugiej lidze, też bardzo wymagającej wiemy lidze. I tam rozumiem będzie jest... sprawdzane umiejętności rodzki e, Zostawiam to oczywiście, te, zostawiamy to trenerowi. Trener decyduje, kto jest numerem 1, 2 i 3. A czy ktoś może kupić piłkarza lecha e, zimą? Bierzecie to pod uwagę. Nie że taki Michał Skóreś może za chwilę podpisać kontrakt i odejść. Nie, nie może, nie może. Zimą nie może. Nie może zimą. By były oczywiście podchody pod Michała i z jakich były, krajów? były. No to są. Nie pytam Cię o kluby, bo mi nie powiesz, pra... ale z jakich to, krajów? Włochy? To... Tam się 5, tak, top 5, także wiadomo, po bardzo dobrej rundzie rundzie jesiennej, po trzech bramkach przeciwko Villarreal, dobrych występach w europejskich puarach, na samym końcu reprezentacji wyjazdowi do, do Kataru, no oczywiście to, to zainteresowanie wzrosło, natomiast Michał zostaje, Michał walczy o, o Mistrzostwo Kraju z nami, i, i, ale oczywiście przyjdzie taki moment, i to my też wiemy, że, że w lecie. Mamy uzgodnione to z piłkarzem, z agentami, z agentami zawodnika, że jeśli będą dobre propozycje, przede wszystkim dla Michała sportowe i dla nas finansowe, to, to będziemy ten transfer dopinać w lecie. A bierzesz pod uwagę, już naprawdę kończę ten wątek, podpisanie umowy zimą, tak jak z kamykiem i puszczenie go dopiero latem, po, no, po pół roku? Nie nie, nie, nie chcemy, żeby Michał też w tym momencie. Siedział i myślał. Dokładnie tak. Także mhm. no, skupiamy się absolutnie dla nas ten początek, zwłaszcza Ligi. Jest, jest bardzo ważny, bo uprzedzę Twoje pytanie. Będziemy, będziemy walczyć do końca o Mistrzostwo Kraju. Pozwoliliśmy też naszym widzom zadać Tobie, tobie mm -hmm. pytania. Jeden, jedno z nich od Kajetana brzmi: mm -hmm. czy trener, mówimy oczywiście o Johnnie van der Bromie, nie chciał jakiegoś piłkarza mm -hmm. z Holandii? Czy, czy tutaj tych swoich kontaktów nie chciał wykorzystać? Wiem, że bodajże taki temat napastnika chyba był pół roku temu. Natomiast czy teraz coś się działo? Tak, znaczy to inaczej. To nadal jest to nasz proces transferowy. Są, są ludzie w Scoutingu odpowiedzialni za wyszukiwanie kandydatów do, na dane pozycje do pierwszego zespołu. I oczywiście Ligę Holenderską czy, czy Ligę Belgijską, która też jest trenerowi doskonale znana. Z racji tego, że długo pracował, prawda, w, w Belgii. No to w siłą rzeczy trener zna doskonale tych piłkarzy, no ma szerokie kontakty w Holandii czy, czy w Belgii. Natomiast trener w tym momencie może opiniować, czyli mówić, czy wyznaczony przez scouting zawodnik, który przeszedł weryfikację scoutingu i dostają go ja i trener do sportowej weryfikacji, no to, to oczywiście może się posiłkować opiniami z zewnątrz i to robimy oczywiście. Byli tam robimy. ludzie z Holandii? Tak, byli ludzie z Holandii, byli ludzie z Belgii i okay. są okej okay, są tak i tu pyta Mateusz y, kolejne pytanie czy masz już gotową listę potencjalnych wzmocnień na ten nowy sezon i od razu dopytuję, czy są na niej Polacy o e, dobre pytanie dziękuję e, tak, ja mamy, czekałem, tak, chcą, mamy, tak mamy Nie czekałem tak mamy no, nie do końca gotową. Nie do końca gotową listę, ponieważ tak no, zwaną to jest otwartą. Ciągły, otwartą listę, która, którą na, na którą ciągle pracujemy. Natomiast są konkretne nazwiska, są konkretne negocjacje z poszczególnymi zawodnikami, rozmowy. Ostatnio mieliśmy z, z trenerem spotkanie też online z, z jednym z, z piłkarzy, kandydatów potencjalnych kandydatów do gry, latem, od latem. Do, do gry lata, ta, latem. W tak jakim języku myślę. rozmawialiście? A czy trener to wiem, ale w jakim języku ten piłkarz mówił? A no, mówiłem, że jestem w formie. Jesteś po... jest. Widzę, tak, bardzo bardzo nie, bardzo nie bardzo pyta się... Mateusz, czy są na tej liście Polacy? Ale przede wszystkim, znowu wrócę do, do początku pytania, przede wszystkim na tej liście, tą listę otwierają polskie nazwiska. Oczywiście to jest najtrudniejsze, zrobić transfer do Lecha Poznań nie, polskiego piłkarza, natomiast absolutnie chcemy wzmacniać kadrę polskimi piłkarzami. To jest nasz priorytet i jeśli jest to możliwe i mamy na pozycje, które będziemy szukać na... Na lato mamy polskich kandydatów i mam na czym mocno kciuki, żeby nam się to powiodło. Listę otwiera Dawid Kownacki? Napastników mówisz, że miałby przyjść, no podpisaliśmy z Mikelem i Iszakiem, Szymczak się bardzo dobrze rozwija i rozumiem, że miałby przyjść, walczyć, rywalizować, czyli być jednym z tych trzech napastników. Dawid, da, Dawid tej dziesiątka pskoczy i skrzydło obskoczy jak to trzeba. prawda, natomiast myślę, że w tym momencie Dawid będzie dla nas już nieosiągalny. Wrócimy do naszego drzewka, żeby tutaj Nie, ja spokojnie sobie słucham, że wszystkie nie spadły. Chciałem zadać też. Właśnie, no, no, też no. na chwilę. szóste miejsce w Lidze. mistrza, mistrza Polski zaległy. tak i marzenia o mistrzostwie cały czas, gdzie byś wzmocnił i czy byś wzmocnił, czy jednak zgadzasz się tutaj z tą polityką utwardzania tej gleby, która już, tej drogi, która już została położona i podpisania po prostu nowych kontraktów ze starymi zawodnikami? Przedłużenie kontraktów, ale też zobaczyłem, że jest trochę inna już jakby filozofia klubu. Aczkolwiek ja też byłem w takiej Sytuacji, gdzie miałem z klubu propozycję. Akurat wtedy z prezesem, jeżeli ogląda, to pozdrawiam. Prezesem Rudkowskim rozmawiałem, i później już nie chciał odbierać ode mnie telefonu, bo już tak delikatnie napostowałem go telefonami, bo było A dwa To dni ty do... chciałeś, do... ale nie, bo zobacz, to jaka taka jest... była propozycja. Ja, chodziło tam o moje odejście, ale jakby trener prezes powiedział, że nie, nie w tamtym momencie. Tylko widzisz, piłka jest taka, taka, taka dziwna, i tak, tak może się wszystko zmienić, że potem po roku z czasu jakby klub ze mnie zrezygnował, więc to. To było na tyle dziwne, no ale czasem tak się zdarza i tutaj nie mam do nikogo pretensji ani nic. Aczkolwiek, no jednak tutaj, wiesz, no, wymienić zawodników. No, niektórzy muszą przejść tą drogę, którą przechodzili już inni chłopaki, jak na przykład Kuba Moder, jak, chłop, jak, jak Kamil Jóźwiak, jak Robert Gumny, czyli odejść na przykład do pierwszej ligi. Bo ja się zastanawiałem, już nawet z Tomkiem, byliśmy z kursu, tak, wtedy takie pytania mhm. zadawaliśmy. Ja się zastanawiałem, jak ma odejść Pignot, który gra. Ale wiesz, no, ma innych zawodników, którzy są doświadczeni w tym momencie walka. No Nie wiem, czy to jest taka walka no, fair, jeżeli chodzi o różnicę punktów z Rakowem czy Stochowa, no bo jednak mówimy o Rakowie, który jest solidny i, i, i te punkty cały czas zdobył, no, a duża jest przewaga. A, 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 tam, a Skoro no, jednak, wspomniałeś gdy... o tym młodym utalentowanym piłkarzu, to Ami również pyta na Twitterze, czy teraz w rundzie wiosennej dostanie szansę Antczak bądź Kozubal w najbliższym czasie? Yy, yy, przede wszystkim. Z drugiej a, drużynie, tak. tak. A Antek Kozubal. Kodzi jest e, przymierzany nadal do, do wypożyczenia, tak jak odszedł Bonkowski, tak jak odszedł Pingot na wypożyczenie, żeby zbierać doświadczenie. E, no, umówmy się w tym momencie rywalizacja w środku pola z, e, z Kwekweskilim, e, e, Sołcą. E, Eee, no, 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 no. Amaral Markwiński, no, jest tych zawodników już bardziej doświadczonych, jest, jest sporo. Eee, a Antek musi zbierać nadal musi zbierać minuty i to na wyższym poziomie w tym momencie niż druga liga. To co było z Pingotem, bo oczywiście Pingot mógł zostać e, jako zaplecze do, e, do, do pierwszego zespołu, natomiast on dwa sezony, ponad dwa sezony, zagrał już w drugiej lidze. Eee, zagrał też. Sporo meczów w ekstraklasie i w europejskich Pucharów. Oczywiście, to, było, to był zbieg okoliczności, że, że były kontuzje, były razy w pierwszym zespole, natomiast on musi iść i regularnie grać na wyższym poziomie teraz niż druga liga. My mamy w tym momencie, jak Sadka wróci, a jest na dobrej drodze, mogę tutaj uspokoić kibiców, wraca Lubo Sadka do, do treningów i do gry, no to mamy czterech środkowych obrońców, którzy mają rywalizować na te dwie pozycje na wiosnę, więc siłą rzeczy, dla, dla Pingota wydaje się, że, że, że nie byłoby w tym momencie miejsca, więc on musiał iść na wypożyczenie. To samo jest z Bąkowskim i to samo chcemy zrobić z Kozubalem. Na razie na Koziego też mnie to dziwi, ponieważ choćby jakby ktoś sobie zobaczy mecze z Eintrachtem czy, yy, czy, czy mecze z Hanzą, no to jak równy z równym rywalizował z takimi rywalami, więc. Wydaje mi się, że, że na zawodnika 2004 rocznik popyt w pierwszej lidze dla takiego młodzieżowca powinien być. Także to taka reklama dla naszego, naszego wychowanka. A Antczak, żeby dokończyć odpowiedź, Antczak zostaje z nami. Jeszcze musi zbierać doświadczenie na poziomie drugiej ligi. Jeszcze on nie odcisnął piętna, jeśli chodzi o tą drugą ligę. Musi nabrać tężyzny fizycznej. On nadal mocno pracuje, ma indywidualny program u naszych trenerów przygotowania fizycznego przygotowany. Ma wyznaczone cele i, i to jest to jest jego walka teraz na wiosnę, żeby on zmężniał, żeby nabrał doświadczenia w tej drugiej lidze i latem się będziemy zastanawiać. Jeśli wpadną mu jakieś minuty, to będzie duża niespodzianka, ale no, miłoby było jakby coś zagrał w, w, w Ekstraklasie, natomiast przede wszystkim skupiam się na tym, o czym powiedziałem. Użytkownik White napisał, po co zadawać pytania, jak rząsik odpowiada w taki sposób, by uniknąć odpowiedzi i powtarza to samo, co mówi w każdym wywiadzie. A dzisiaj konkret za konkretem. To, to mi się podoba. Dziękuję. A kto zadał pytanie? White, użytkownik okay. White. Korzystasz z Twittera rzadko, ale możesz. Znaczy może... nie mam Ale podglądasz, jak wszyscy sobie tam wiesz. Nie, nie ja z, gogli, też, <laughs> ja z gogli. Słuchaj, skoro mówimy o kwestiach szczerości, ile razy pomyślałeś sobie, że zatrudnienie Johna Vanderbroma było błędem? Hmm, ani razu. Bo duża była krytyka, pamiętam na samym tak, początku. A wy wytrzymaliście tak. ją w spokoju, czy jednak gdzieś tam obgryzany paznokcie w gabinety były obyśmy się tylko nie, nie no... pomylili. Czy nie było to no, wejście to smoka. Jest... No w... nie wiem, który trener w tym momencie miałby wejście smoka. Prawda. Jeśli za 5-12 przed startem do eliminacji Champions League, odchodzi szef wódz zespołu, który pociągnął drużynę do, do mistrzostwa kraju, gdzie. Cała drużyna jest, no może niewpatrzona, natomiast, no, wierzy i mocno ufa swojemu trenerowi, swojemu wodzowi, i nagle się to zmienia, rozpada. No to, no, to wejście kogokolwiek, kto by to nie był, no, jest trudne. Jest trudne. Trener musiał, oczywiście, poznać zespół, musiał poznać ligę, musiał poznać polskie realia. <laughs> Przypominam, że jak przyszedł na pierwszy trening 21 czy 20 czerwca, no to jeszcze tych kadrowiczów, którzy byli na, na meczach re, reprezentacji w czerwcu, to ich jeszcze nie było. Także miał sporo, sporo grono naszych wychowanków z, z Akademii, roczniki 2.5, 2.6 i nawet 2.7. No to, no to też do końca nie, nie, nie wiedział, czym, czym to się je. No i, no i, Chwała mu za to, że, że tak szybko, mimo bardzo trudnego początku dla nas wszystkich, no zebrał drużynę do kupy i, i pozbierał to. Bardzo dobrze zaczął zarządzać szatnią. Też współpracował z nami, z klubem, bo my to doświadczenie, jeśli chodzi o grę, w, na trzech frontach, na własnej skórze doświadczyliśmy, zebraliśmy pręgi i, i, i teraz trzeba powiedzieć, że odrobiliśmy lekcję i, i dużo lepiej to wyglądało. Także trener też słuchał, ale, ale dużo wniósł swojego doświadczenia, swojej charyzmy, swojej umiejętności rozmowy, zarządzania zawodnikami to bardzo, bardzo pomogło. Yy, drużyna roku Lech Poznań na gali piłki nożnej odebrałeś w towarzystwie… się no nie Zdążyliście chyba, tak? Na drugą nagrodę. Na, na, na drugą tak? nóżkę, tak. Na drugą nóżkę z trenerem Johnem Van der Bromem byliście kilka chwil później i przywieźliście do Poznania mm -hmm. tytuł drużyny roku razem z reprezentacją Polski. Radku, czy ty się czy jakieś z, zga zgadzasz z takim. Nie no, nagród to chyba dostajesz. Tak nie no, kilka. odkrycie roku, kiedyś tak, dostajesz. Ale, ale nie chodzi. zgadzasz się z taką nagrodą, czy jednak Raków Częstochowa, jak chyba Marek Papszon uważa, bardziej zasłużona na tę nagrodę? No widzisz, no nie zadałeś mi łatwych pytań. Tutaj łatwiejsze mi się wydawało, że do Tomka. No, tak no, no, to ja, to tak, bardziej, ja, ja, ja mogę, cię, ja, mogę cię, ja mogę cię wspomóc. Ja tak się zgadzam z terenem że Raków mocno popracował na tę nagrodę. Nie wiem, czy bardziej, ale mocno popracował na tę nagrodę. A ty? Jak uważasz? No wydaje mi się jednak, że raków no, jakby nie było. Nie to, że z całym szacunkiem, jakby jeżeli chodzi tak? o, o. No o, stabil, o, o stabilną formę, o to, że punkty cały czas zdobywali, że w Lidze są pierwsi, że teraz dużą przewagę zrobili. No tak dosyć. dosyć e, Dobrze wyglądali, jeżeli to chodzi o… mistrzem kraju? Lech Poznań. No tak, ale tak, to… Tak, ale go jeżeli... zagrał w lidze… Okej, okej, okej. No tak, jeżeli, jeżeli chodzi to nie, o to… awansował na Dlatego, nie, miast, dlatego nie, tak nie, dużo nie, jest… Niełatwa nie, dyskusja. Dlatego powiedziałem, no i się zacząłem zastanawiać. No nie jest to ale proste, to... nie jest to łatwe. Oddajemy, oddajemy Lechowowi, tak. Ale, ale, ale faktycznie, no jeżeli chodzi o Lecha za tamten sezon, za, za tą końcówkę, za od stycznia do, do czerwca, no to jednak cały czas tu byliśmy i chwaliliśmy. No to trudno w ogóle, żeby nie mówić prawdy, jak to wyglądało. Bardziej po, po, pomyślałem o tej drugiej części sezonu, czyli, czyli czerwiec do, do, do listopada, czy tam końca, końca tak. października. Tylko tam tylko wziąłem pod uwagę, ale no nie jest to łatwy wybór. Bardziej jednak patrzę na to, jak wyglądało, ale. Jeżeli chodzi o, o sukcesy i to, jak to wyglądało, no jednak trzeba powiedzieć o Lechu. No bardziej, bardziej tylko się pomyślałem o miejscu. Co ty się tłumaczysz? Nie, argumentuję, no argumentuję. Dobrze, argumentuję, argumentuję. Byłem tak, też na Lechu kilka razy, no jeżeli chodzi o tę tą, o tą rundę. No byłem na, też w meczu e, Ligi Konferencji, no to więc, no wiesz, no to wygląda naprawdę mocno i stabilnie, ale brałem to pod uwagę, na którym miejscu jest Raków i to, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o Puchar polski, że, że zdobyli i to jako drużyna wyglądała, jaką jako mieli jakość. No, ale, Jeśli... ale życie dobrze, żeby ta jednak rywalizacja do końca. Jeśli było. Lech był drużyną, która zdobyła tytuł drużyny roku, pewnie w dużej mierze dzięki Mistrzostwu Polski, to Twoim zdaniem za rok, jak się spotkamy na Gali Piłki Nożnej, to tą nagrodę będzie odbierał ktoś z Rakowa Częstochowa? Tak, ukryte jest w tym pytaniu. No właśnie, Sugestia, widzę, tak. że Sarkazji Mistrzostwo też. Polski już, już zostało właściwie Rakowowi teoretycznie cały czas. Przyznanym no, no wystarczy masz tutaj kartkę z tabelą. 41 tak, no, punktów nie trzeba, temacie. oczywiście, no, nie trzeba być ekspertem też, żeby, żeby powiedzieć, że oczywiście Raków jest zdecydowanym faworytem. I to ma, wszystko ma w swoich rękach. Jeśli będzie grał tak dobrze, jak na Jesień, jeśli będzie punktował tak dobrze, no to, to siłą rzeczy zostanie mistrzem kraju. Natomiast no, my liczymy, my liczymy, że raz, że i, na, i, I nasi przeciwnicy, choćby Legia Warszawa i, i inne zespoły będą dalej naciskały raków, tak jak my chcemy to robić, i, i absolutnie nie, nie zrezygnujemy z walki o Mistrzostwo Kraju. Wiemy, jaką mamy siłę zespołu jakie mamy możliwości i, i będziemy starali się do samego końca walczyć o, o mistrzostwo. Jeśli nam się nie uda, to, to musimy absolutnie zadbać o to, żeby być po raz kolejny w walczyć w europejskich pucharach. No i właśnie patrzymy cały czas tutaj na tabelę. PKO Bank Polski Ekstraklasy, pierwszy Raków, 41 punktów. Legia Warszawa, punktów 32, 29 punktów. Widzę fuć niespodziewanie, natomiast faktycznie wy macie o jeden mecz mniej. To jest tak zwany ten słynny metr zaległy, tak, z Miedzią Legnica. Tak, tak z Miedzią Legnica. Jeżeli go wygracie, 31 punktów, czyli trzecie miejsce w tabeli. Tak szczerze, jak w duża jest Twoja wiara, że Wy jesteście w stanie nie tylko dogonić raków czy przegonić, ale dogonić czy przegonić ten raków, taki raków, tak grający i tak zdeterminowany jak, jak w tym momencie? Jeszcze raz powtórzę, no Raków rzeczywiście na jesień grał bardzo dobrze, zwłaszcza po tym momencie, kiedy odpadł z europejskich pucharów, kiedy mógł, ten, się, skupić kiedy na... mógł się skupić na lidze, kiedy tak. mógł się dobrze przygotowywać pod kolejny mecz, pod kolejnego rywala. My znamy to z doświadczenia z zeszłego sezonu, kiedy też za Maćka Skorzy nie graliśmy w europejskich pucharach i, i to przygotowanie się pod kolejnego przeciwnika w lidze było łatwiejsze, jest łatwiejsze. Dużo trudniej to pogodzić, jeśli chodzi o grę, o kadrę, o umiejętność trenowania, o logistykę, o dojazdy, prawda, przeloty i te, te wszystkie kwestie związane z europejskimi no, już pucharami Marucz, Islandię I, zobaczyłeś, i, Hiszpanię zwiedziłeś. Bo tych, <laughs> tych wylotów po całej Europie było sporo. Tak, rzeczywiście zebraliśmy kolejne doświadczenie, natomiast Y inaczej też trochę, no co, co zamierzam <laughs> powiedzieć, nie wybijaj mnie <laughs> tutaj z pantałyku. K jedna z kwestii to jest gra w europejskich pucharach i wtedy Raków... E Prezentował się dobrze, ale nie rewelacyjnie, później było mu łatwiej. Także, także no tak to, tak to wyglądało. No, oczywiście, Raków jeszcze raz powtórzę, jest zdecydowanym faworytem, natomiast my nie złożyliśmy broni i nie, nie zamierzamy złożyć. Pracuje mocno Raków Częstochowa, pracuje też Legia Warszawa. Wiadomo, że sytuacja jest jaka jest i te środki na transfery zimą szczególnie są ograniczone. Natomiast dzisiaj informowaliśmy na Interi, że Tomasz Pekart wraca do Legii Warszawa. Jest już bardzo blisko porozumienia. Rozumienie. W ciągu trzech, czterech najbliższych dni pekard powinien pojawić się w Warszawie. Kontrakt na półtora roku, czyli do końca sezonu 2023-2024 niezbyt dużo ostatnio w Turcji gra łącznie 13 meczów, dwie bramki zazwyczaj rezerwowy. Natomiast co o tym radku myślisz? Przyda się Legii dzisiaj po pierwsze rozszerzenie wachlarzu w ofensywie, a po drugie, no po prostu taki napastnik, bo jest oczywiście blasz kramer, ale on częściej jest w szpitalach czy należankach fizjoterapeutów niż na boisku. też nie raz już to powtarzaliśmy, jeżeli chodzi choćby o Carlitosa, który dobrze wszedł, Taki zrobił połowę świeżości, ale później już tych bramek nie strzelał. Teraz w sparingach powiedzmy, że strzela, aczkolwiek no sparingi to jest w ogóle inna, inna kwestia. W każdym razie już nie raz też powtarzaliśmy, że jeżeli chodzi o Legię, to brakuje napastnika takiego, który faktycznie będzie wykańczał tę akcję. No jeżeli Thomas Peckhardt będzie, będzie taką osobą i będzie wykańczał tę akcję, no to Legia będzie w jakiś sposób już uzupełniona, ale to już... No też jest zawodnik, który był już w Legii, więc to też jest doświadczenie, no, to też się na to patrzy, no, jeżeli chodzi o, o, o dyrektorów, o, o trenera, no to już wiedzą, że już tam był, przyzwyczajony jest do klimatu, do, do intensywności, jeżeli chodzi o grę Legię i, i do tego, jak się na Legię liczy. Trudno powiedzieć, no bo nie grał jednak dużo w Turcji, tak jak wspomniałeś. Też przypadkowo Sebastian Staszewski powiedział o tym niusie, taki przypadek malutki, tak? Ale fakt jest taki: no mówimy tu o Rakowie, legi, jest widzew, jest, jest pogoń, tak? Tak powiedziałeś zresztą o Rakowie. Raków zresztą tym samym trybem poszedł, bo chociażby Jean-Carlo z Pogoni, no mhm. po prostu jest człowiekiem znającym tą ligę, nie wspominając o Gryszkiewiczu, który. no Chwilę temu z tej ligi wyjechał. To no, tak. też jest ciekawe, to jest transfer, jeżeli chodzi o Jean carlosa bo to jest ofensywny, gdzie Nowak przyszedł, czyli podejrzewam, że tu może być coś szykowane, jeżeli chodzi o Iwi Lopesa, czy to wcześniej, czy później. No, no już teraz te, też trzeba patrzeć a, na to ja co. Słyszałem, będzie, że Matzglów na w Fawra, tak zwany, czyli no, jednak troszeczkę zmienienie tej pozycji, tak jak Łukasz piszczek do Herty przechodził jako napastnik, a skończył jako prawy obrońca, hmm. Taki tutaj podobno coś tam w głowie trenera. Ale Marka też tam trzeba było jednej świetli. zmiany, no bo jednak Soresko Corewko no to, 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 to przyszedł. Następny punktu, ale to też jest fakt, że no, tak jak cały czas wspominamy. No, tutaj nie, no, to, dziwne było, jakbyśmy powiedzieli, że raków nie jest faworytem, ale tylko przez to, jak, jak to wyglądało przez tamtą rundę. Na no, dwa miesiące teraz było przerwy. Raków, to o czym rozmawialiśmy przed programem, dobrze wygląda w sparingach, w meczach kontrolnych, no ale to jednak, no wiesz, no, w lidze, tak jak wejdziesz, tak to tak później będziesz wyglądał. no Fakt jest taki, że raków gra solidnie, to o czym mówiłem przez sezonów kilka. I to nie jest tak, żebyś powiedział, no że ten pół sezonu mieli słabe Rakow, raków. No, jednak bardziej intensywność i to, jak się utrzymywali, jak grali, jak potrafili operować piłką. No to, to też na to czekamy, jestem ciekaw, ale w przerwie zimowej nigdy nie ma jakoś wielu transferów. Jest bardziej kosmetyczne zmiany, jedna, dwie przedłużanie kontraktu właśnie bardziej takie, takie ruchy się robią. No właśnie chciałem ciebie zapytać, czy nie masz troszeczkę takiego wrażenia, że wszyscy właściwie mając świadomość jak rozpędzony jest Raków Częstochowa, tak chyba troszeczkę odpuścili te zimowe wzmocnienia i, i nikt się nie chce na siłę szarpać, czy może nie wiem, masz inną interpretację? No bo nie chcę powiedzieć, że to jest nudne okno transferowe, no ale nie jest ono jak ekstytujące raczej. No też nie jest pewnie pod względem finansowym łatwe. No, kluby no, nie miały super wyników, jeśli chodzi o choćby o frekwencję przez ostatnie choćby dwa lata, prawda? Jeśli chodzi o frekwencję, no bo wiemy, że mieliśmy pandemię i trzeba było w wielu klubach zaciskać pasa bardziej w tym kierunku szły, szły kluby i. No nie wszyscy zdobywali mistrzostwo kraju, nie wszyscy grali w europejskich pucharach, prawda? Także generalnie mówi się, że na, na, na rynku nie tylko polskim, ale i w innych ligach tych pieniędzy na rynku jest trochę mniej. Nie mówię o tych topowych klubach, gdzie czytamy na nagłówki na, na pierwszych stronach gazet, że, że takie i za takie wielkie pieniądze odchodzą do tych topowych klubów, tylko mówimy o choćby o polskiej lidze czy o o ligach zbliżonych poziomem do, do Polskiej. Jest, jest dużo trudniej. Mhm. Kilka pytań jeszcze, którzy, mhm. które zadali nasi widzowie na, na Twitterze, Tomeczku. Tak, mhm. Miszmasz, okay. do ciebie. Za ile chciałbyś sprzedać Michała Skurasia? Pyta Ami. No, to jak najwięcej oczywiście. A tak szczerze było takie okienko jak Kuba model, tak? Dostał chwilę przed zamknięciem okienka taką ofertę, że no, to nie było szans żeby to, to odrzucić, no, to jeżeli to, takie? Tak, no odrzucili nie mógłby zostać do to co wcześniej o co wcześniej pytałeś nie mógłby zostać do, do wtedy do, do lata, tak. Natomiast no, czekamy oczywiście jeszcze na wiosnę, no Michał Michał milionów chcemy. Jest e... Czy ciężko będzie o to? Ciężko. Wydaje mi się, że Michał to już jest ten ostatni moment, kiedy polscy piłkarze za te duże pieniądze są sprzedawani. Michał już jest na granicy tego wieku, kiedy te top 5 ligi oceniają potencjał dalszy rozwoju piłkarza i mówią, tak, on jeszcze może zrobić duży krok, mniejszy, średni do przodu. I, I się timingować może... bliżej do Kamila Juźwiaka niż do Kuby Kamińskiego. No, dokładnie tak. Czyli ci młodsi piłkarze z już z jakąś historią w Ekstraklasie, tak jak miał nasz Kuba Kamiński, no to, no to oczywiście są, są to transfery wyższe, Kuba Moder też rok wcześniej odchodził, patrząc tak w porównaniu do, do, do Skurasia. Macie, Macie... szanowni Tym W pierwszym programie tak fajnie to skracasz, te, takie, żeby, żeby tu się nie rozbudować zdaniem, tylko próbujesz od razu przejść do sedna. Tak? To jest ta zmiana w styczniu. Spróbuj tak, tak. być bardziej konkretnie. Nie da rozbudować, tu tak. jest intensywność. To a to... później wrócimy jak za Fernando Santosa. To zobaczymy, czy taka intensywność będzie też. Dobrze, bo ja mam tendencję do rozgadywania się ja i ja potem się tego, roz... tak. szczęście... rozpływa się na odpowiedź, a tak Na to szczęście nie... Radek jest tych milczących, więc tutaj wiesz, wy wy wyrównuje się to wszystko. Dokładnie. Tak. To jest ten balance. Maciej do basso, co z kondziorem i helikiem? Żartobliwie, ale oczywiście, ja już tak na poważnie zapytam, czy y o ile z helikiem to pewnie nie, ale czy nie pokusiło was, żeby zagrać na nosie piastowi i tego Damiana Kondziora w tej trudnej sytuacji i finansowej, i y sportowej Piasta jeszcze raz próbować wyciągnąć? Czy to senewraty? Do, do trzech razy sztuka, tak? No to chyba do czterech będzie. No tak, to byłoby było. do czterech. Byłoby, tak, do czterech. Tak, byłoby do czterech. To, 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 to byłoby trudne, oczywiście. Nie. Helik również na pewno jest to jeden z naszych wniosków. Po lecie czekaliśmy bardzo długo na, na Michała, byliśmy dogadani z, z jego klubem, doszliśmy do porozumienia, doszliśmy do finansowego porozumienia również z Helikiem i rozmawialiśmy Nie, trenerem z, i z trenerem Skorzą i z Van Bromem. Wydawało się, że tak za długo żeśmy, mhm. za długo, żeśmy czekali. Pewnie wtedy no to jeden z tych wniosków e, letniego okienka transferowego, czy, szybciej trzeba było się z, z, zdecydować na Dagersztala, żeby jego zakontraktować. Natomiast no, to jest odpowiadając Właśnie, na to wcześniejsze tak, pytanie, tak, tak. że po prostu chcemy chcemy stawiać na Polaków, chcemy budować zespół oparty na, na Polakach. Ja wiem, ale e, co z Kondziorem? To Sewrati czy to Senewrati? No. E, widzę, że bardzo chcesz do tego, ja do tego wiedzisz, wrócić. Tak. E, będziemy... tupę, ja przepraszam, że przerwa, ale w każdym programie tak? Tomek Kądzior jest zawsze A jest, jest, nie, jest, nie, jest Tomek, sto, nie Tomek Kądzior, tak. tylko Damian, i to jest Dobra. Tak, tak. Ja bym to omówił, myślę o Damiana. Kądziora. Damiana Kondziora. Zdrowie tak, tak. masz pytania. E, mówiąc, że mamy Polaków na liście, jeśli chodzi o skrzydłowych, bo oczywiście jednym z, celem, jednym z celów naszych transferowych na lato będzie, będzie skrzydło, to też nie jest tajemnica. Liczymy i, i, i wierzymy w to, że Michał znajdzie bardzo dobry klub. Michał Skóraś tutaj, mówię o Skórasiu, i, i odejdzie. Oczywiście dużym znakiem zapytania jest, jest Cittajs Filip. Gio wiemy jak, w jakich, na jakich okolicznościach przychodził, z czego mogliśmy skorzystać, żeby, żeby go ściągnąć do nas. Także na pewno na skrzydło będzie szukamy, szukamy skrzydłowych, na skrzydło szukamy zawodników i. Czyli nie e, nie. I nie mówię nie, są Polacy, są też młodsi Polacy, ale no to będzie bardzo trudne, trudne wyzwanie. Emil Duda pyta, czy trwają rozmowy z piłkarzami, którym w 2023 roku kończy się kontrakt? Mowa tutaj hmm. o Pedro Reboczo i właśnie wspomnianym Dagersztalu w Filipie. E... 23, mówisz, tak? Tak, 23, tak bo, tak, bo roboczą rozumiem ten, tak, możecie 23. przedłużyć i przedłużycie, tak, czy nie. Opcja jest uzależniona od tego, od ilości grania jego meczów. Tak, a że... możecie z niej skorzystać, jeżeli ona nie zostanie, bo to rozumiem jest automat, jeżeli. Tak, okay. a możecie podjąć też decyzję po prostu, że chcecie. Eee, to nie, to nie możemy podjąć. Możemy, no, musimy się dogadać. Musimy się dogadać. Okay, oczywiście. Dobrze. Tak, rozmawialiśmy z Pedro, natomiast no jest również Barry Douglas, Douglas, któremu się kończy umowa, czyli dwóm zawodnikom można powiedzieć kończy się umowa na lewej stronie i na tą pozycję również szukamy wzmocnień, natomiast nie zamykamy się ani przed Pedro Reboczo, ani przed Barry Douglasem, czekamy jak Barry po... Po tym urazie wróci do nas i, 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 i też również się będzie mógł zaprezentować. Jest to też również ważny, ważny zawodnik, jeśli chodzi o szatnię człowiek, który, no, który jest jednym z tych liderów na naszego zespołu, więc. E... Tu jeszcze zostawiamy sobie pole manewru i jesteśmy otwarci na, na wszelkie rozwiązania. Wawrzyn, i to już będzie ostatnie Kuba? pytanie z czatu. No właśnie, ani Kuba, ani Marek Wawrzynowski pyta, jaki był największy błąd popełniony przez ciebie przez od momentu rozpoczęcia pracy w Lewie? Także miło zaczęliśmy, właśnie, a bardzo, też bardzo miło. A na końcu ja, zostawiliśmy. Ale mógłbyś mi powiedziałem, poszedł. Tak, tak? Tak. <laughs> Nie było, było. ale jeden, tak, jak miałbyś wskazać tak. i, i panu Ej, Wawrzynowi, e, naszemu widzowi. Daj mi trzy sekundy. Poradku, um, my sobie no, pogadamy w tym czasie, co w ciebie to ta, żeby. Wiesz, co to nie, nie? Ciężko powiedzieć jeden błąd. To jest. Stra... No to nie jeden, jeden, ale <laughs> to byłem 10 to. Dziesięć to... Strate... Strategiczne działanie to jest, to jest po sukcesie. No, ja ci sukcesie. powiem, ja ci, ja, powiem. Ja, ci, no? ja ci powiem, bo już, już mam, już to sobie w ułożyłem. Po, po drugim miejscu po budowaniu zespołu przez Darka Żurawia i, i wspaniałej wiośnie zrobiliśmy wicemistrzostwo kraju z bardzo młodym zespołem. I chyba jedną z najtańszych kadr, jakie mieliśmy w tym czasie w Lechu Poznań, no, przystąpiliśmy do rozgrywek ekstraklasy i do europejskich Pucharów. I zbyt naiwnie wierzyliśmy, że ci młodzi piłkarze i kolejni młodzi, którzy wchodzili z akademii, bo oprócz Modera, Puchacza, Jóźwiaka gumnego. To to byli kolejni młodzi, że to wierzyliśmy, dźwigną. że oni to dźwigną, że oni będą tymi zastępcami, że oni na tej pozycji numer 2 czy 3 trzy... Na środku brony, czy w ataku, czy na skrzydle, e, czy na innych pozycjach sobie, sobie poradzą. E, mieliśmy szeroką kadrę. Mieliśmy szeroką kadrę, ale na pewno nie tak doświadczoną, nie tak jakościową, jaką mamy, jaką mamy teraz. I to był to był duży, duży strategiczny błąd. co ci... przypłaciliśmy, oczywiście grając w, grając w fazie grupowej Ligi Europy, przypłaciliśmy później w Ekstraklasie 11 miejscem. A chciałem ci Dawida Kownackiego wypomnieć, no ale wybrnąłeś, to było pytanie do ciebie nie. To do... było to... to. Numer dwa. To, to... Lubisz też Kownasia. My też, ja też Kownasia. Ja Kownasia, jak za zamaćka skorzy 2.14, 2.15, to dużo z nim indywidualnych, jak, jak i z Karolkiem Limnetti, po treningach żeśmy zostawali, ćwiczyliśmy. Także Kownasia jest też moim lubionym piłkarzem. Tak. Radku, na koniec, żebyś wyszedł w, w dobrym nastroju. Naprawdę, tak, tak panowie, tak, no wszystko poszło. Szybko tak, poszło. Zbliża się ja, tak. oczywiście 18. kolejka Pakobank Polskiej Ekstraklasy. Już za tydzień rusza liga, więc rzućmy okiem na terminarz, na to wszystko, co nas czeka. Jest tych meczów kilka, powiedz mi, drogi Radku, na co czekasz, który z tych meczów nie wiem, budzi twoje największe emocje? Kim będziesz się interesował szczególnie w tym nadchodzącym czasie najpierw kawałka jeszcze zima, a później wiosny. Wiesz, co, dzisiaj się, się, się jeszcze zastanawiam, czy, czy, czy nie pojechałbym na widzę w Pogoń, no, Bo tu jednak no, drużyna jest, powiedzmy, mam jeszcze kilku znajomych kolegów, i nawet czy rozmawiałem z kierownikiem. I taki najbardziej taki się wydaje najciekawszy mecz Nie nie chodzi tylko towarzysko, rozumiem nie najciekawszy jeżeli chodzi o, pu o publikę no bo jednak nie byłem na widze, jeżeli chodzi o ekstraklasę i, i i dosyć mocno byłem zainteresowany tym meczem ale nie wiem czy to wypali no i zobaczymy a, a powiedz mi patrzysz na ten, na, na, na ten układ gier co może być fajną niespodzianką kto nas mielę tak. to może być ciekawa niespodzianka pierwszy mecz Kurczę, po, po Mielcu akurat ale bez hamuli nie, że, ale nie nie bez, ham... będzie... bez hamulicia to chyba już serce lżejsze. nie bez ja wy... mrozkiem w ramce wydaje mi się że do oglądał tak. ten mecz, to też. To w sensie chodzi. nie ma w klauzuli zakazu. Gra. Nie, nie ma. O, właśnie. Bardziej chodzi o to, żeby oglądał ten mecz, bo Mielec jednak też widowiskowo na tyle, ile mógłbym, mógł, oczekiwałbym, żeby obejrzeć go. No ale z tego względu, że dzisiaj akurat się widzimy, tak. no to też no, z sympatii, jesne, tak? Tak. Słuchajcie, sympatycznie, tak. sympatycznie było, ale mam nadzieję, że było też konkretnie. To za tego, co wcześniej tak. że powiedziałem, że Reakow. No, później długo to analizowałem. Panowie, było, to, też, było też konkretnie. Tak. No to co, Tomku? Pewnie znając Twój timing, to w przyszłym sezonie się zobaczymy. Chyba, że jeszcze spróbujemy coś wyciągnąć od ciebie, ale no. będziemy obserwować wyniki Lecha i może będzie, może będzie okazja, żebyś tutaj do Warszawy zajrzał jeszcze. Chcemy skupiać się na pracy, nie na mówieniu, więc. Zobaczymy. Słuchaj, co powiedziałeś, to powiedziałeś, zapisane, nagrane, rozliczać się. To Będziemy, Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha Poznań. Prosto z Poznania i już niedługo samolot do Poznania, z tego co wiem, masz. Tak, Więc zam. dziękuję Ci serdecznie. Drąsze chwilę przed tak. pierwszym meczem, Za tą wizytę i powodzenia, oczywiście. I człowiek, któremu powodzenie towarzyszy przez całe życie. Pewnie też dlatego tutaj z nami jest, to Radosław jest. Majewski. Piękny, dzisiaj był na program. Nie tej... zapomnę go z... do minimum W znakomitej formie. Może też za tydzień z Ciebie skorzystamy, bo później wiem, że. Grupowanie, więc zobaczymy, przeanalizujemy. No, słów niewiele, ale za to jakościowa Nie, zawsze... siedziałem, dobrze siedziałem, tak? Nie, no to... Dobrze, siedziałem umiejętnie tu do przodu. to co, pozytywne, pozytywne, Wspierałeś mnie Wspieramy. i taka e energia pozytywna bardzo. Tak, no tak, tak. to, to... to da, nie ma problemu, Dzięki I bardzo. I optymistycznym akcentem. akcentem, panowie, kończymy program, którym rozpędzamy się przed 18 kolejką PKO Bank Polski ekstraklasa więc serdecznie oczywiście Państwa zapraszam nie tylko na ten kolejny program w poniedziałek o godzinie dwudziestej, ale również na cały blok wiosenny, czy wiosenno-letni, bo będziemy oczywiście po każdej z kolejek rozmawiać o tym, kto i jak szybko zmierza do Mistrzostwa Polski, albo do pierwszej ligi. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Sebastian Staszewski dziękuję serdecznie, moim gościom, Państwu, i życzę dobrej nocy.